Początki były trudne, przyszłość niepewna. Żeby rozpocząć działalność, zdecydowałem się zainwestować wszystko, co miałem, a miałem długopis, maszynę do pisania walizkową i $1000 oszczędzane przez 15 lat swojej działalności poprzedniej. Krytycznym momentem był rok 2004, kiedy Polska wstępowała do Unii. Z dnia na dzień ubywało 80% rynku. Z 38 biur, które istniały do wejścia do Unii, zostaje 8 i one stają się jednocześnie próbą przetrwania, a jak się w perspektywie okazało, zalążkiem bardzo silnego rozwoju, który trwa do dzisiaj. Zdecydowałem się na zaufanie ludziom, postawienie na kierowników biur. To spowodowało relację odwrotną, że pracownicy, widząc to, że są rzetelnie opłacani terminowo, również obdarzyli firmę zaufaniem. Potwierdzeniem tego jest to, że blisko 1/3 pracowników może się pochwalić ponad 20-letnim stażem. Ludzie stanowią o sile naszej firmy. To oni kształtują jakość naszych usług. To właśnie w działalności usługowej kluczowe są pracownicy. I to nasi ludzie sprawiają, że nam się chce. Moją pasją jest rozwijanie, budowanie, łączenie różnego rodzaju elementów w strategię, w zarządzanie firmą. Przejmując firmę od mojego ojca, bardzo szybko odnalazłem siebie w tym wszystkim. Wciągnęło mnie to i mogłem zobaczyć, że ta moja pasja jest realizowana. Długoterminowe relacje z klientami są niezwykle ważne w naszej branży. Często projektujemy bardzo szczegółowe, dopasowane do potrzeb klienta procesy. Mamy wspaniałych ekspertów, którzy potrafią zadbać o to, aby klient dostał wartość z naszych usług. My istniejemy na rynku prawie 30 lat i wielu z naszych klientów jest z nami przez prawie cały czas funkcjonowania firmy. Zarówno ja, jak i mój ojciec możemy powiedzieć, że sukcesja się udała. Strategia, którą wspólnie opracowaliśmy, łączy wieloletnie doświadczenie z dynamiką i zaangażowaniem i chęcią dalszego rozwoju firmy. Nowy prezes to ponad 2-krotny wzrost obrotu firmy w ciągu 3 lat. Moim marzeniem jest, aby nasza firma stała się liderem na rynku usług celnych.